No i dobra, pomyłem sobie płytki z kurzu. Zakurzone były. Niemiłosiernie. Zaklejam sobie tutaj to, żeby nie naćkać tej białej fugi w tą brązową. Jeżeli dobrą taśmą sobie pooklejacie, to wam naprawdę ułatwi życie. O, tu jeszcze mokro. Pomyć, wyskrobać. Nie kłaść białej fugi na nieczyszczone powierzchnie, bo to się kurde zemści. Będzie powierzchnia niewyczyszczona, gdzieś wam te baby pozostają po kleju, to później wszystko widać na białej płytce z białą fugą, to przeokrutnie widać. Dobra, sobie zaraz pooklejam. Skrzyneczkę udało mi się wkuć, tu jest żelbet, bo za ścianą jest winda. Ciężko było znaleźć taką, żeby ta głębokość odpowiadała, bo tam już pręty idą. Inwestor nie chciał prętów wycinać, no bo deweloper, pamiętacie, zamontował takie coś, taka jak elektryczna na górze. Jest to tak mądrze założone, że jak otwieraliście drzwi, to zobaczcie, drzwiami napieprzaliście w tą skrzynkę. Wiadomo, że można by było odbój gdzieś zamontować w którymś miejscu i ograniczyć to uderzenie. No ale nie po to się robi remont, żeby tak poważnej rzeczy jak wkuwanie nie wykonać. Można na czymś innym sobie przyoszczędzić, ale nie na takich rzeczach. I to też jest skrzynka elektryczna. To później pójdzie zasłonka prawie na zero. Ładnie dojdzie, tu tylko praktycznie akrylem zrobię dookoła. No i takie coś będzie na pewno dużo estetyczniejsze, aniżeli to, co było zamontowane. I router będzie widać, czy ma zasięg, będą diody i tak dalej. A to zamknięte w środku. A dwa, że taka buła na ścianie odstawała. Miało być to przenoszone na górę w pierwszych odcinkach, co mówiłem, że była jedna skrzynka koło drugiej, wtedy by nie kolidowało jedno z drugim. Ale kto ogląda wcześniejsze odcinki, to słyszał, że 5000 zł deweloper powiedział za to przeniesienie. Stąd tu 5000. W końcu z inwestorem uznaliśmy, że tu wkujemy ją w głąb i będzie elegancko. I tyle. I tak. Atakuję fugi, zasłaniam. Później tutaj folię sobie wkleję. Jeszcze muszę zagruntować tą futrynę tym, co oni tam dali, jakimś specjalnym gruntem, bo ona będzie też malowana na biało. Tu pójdzie akryl, nie silikon, bo jakbym dał silikon, to przecież bym go w życiu nie zamalował. No chyba, że najpierw zamaluję futrynę, zafugowane będzie, zamalowana futryna na biało, no to wtedy mogę pociągnąć tu silikon. Ale jeżeli będę malował futrynę na końcu, jak będzie malowane to, zresztą tu nie wiadomo, czy będzie malowane, czy będzie tapeta, wszystko jest cały czas. To później sobie taśmą ładnie okleję do zera i ten akryl zamaluję razem z futryną. Także czy użyję takiego rozwiązania, czy takiego, to jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie wiadomo, czy będzie malowana ściana na biało, czy będzie ściana tapetowana. A to tak, a to w niczym mi przeszkadza, że jest w takim stanie, w jakim jest. No i leci na Szczecin.
Łazienkę zafugowałem, biało, naroża, wszystko zrobione, tylko wysprzątać, położyć silikony, uzbroić, wszystko powkładałem do łazienek, część wyniosłem na górne mieszkanie, bo zostałem wygoniony z tego mieszkania, także wszystkie graty zniknęły, zabieram jeszcze samograjka i wynoszę wszystko i idę na górę. Stąd zostałem wyrzucony, bo przychodzą kłaść podłogi. Termin umówiony już ponad miesiąc wcześniej, a że to się tak ciągło jak flaki z olejem tutaj, ta robota, jeszcze mi tydzień nie było, no to jest jak jest. Mi została tylko ta łazienka do położenia, także kurzył już nie będę, jak będą podłogi, będę robił na mokro cięcia na maszynce, żeby już nie kurzyć. Poklejam sobie kartonami tylko kto gdzie najwięcej będę chodził, bo nie ma sensu, żebym wyklejał na przykład pokoje, które po prostu zasłonię i nie będę do nich wchodził. W pokojach to może rozłożę tylko folię. 20 zł folia, a prawie cały pokój będzie przykryty folią. Po to tylko, żeby ten kurz nie wnikał w tą podłogę. Chociaż w podłodze się nic nie stanie, bo to odkurzamy, myjemy i jest elegancko. No i tak, idę na górę. Tylko strata czasu, bo zanim wszystko powynosiłem, zanim tu teraz posprzątam, zanim co, a w tym czasie mógłbym robić i docinać, już kleić płytki. No ale co, nic na to się nie poradzi. Jak znam życie, panowie od podłogi, którzy przyjadą, będą narzekać, że tu stoją drzwi. Na 1200%. Niech sobie przestawiają, ja nie będę tego wynosił na górę po to, żeby to później znosić na dół. Tyle. Poodkurzam po sobie i robię żonę.